Każdego roku tu w Warszawie świętujemy wybuch Powstania Warszawskiego, a także godzinę W. Ważnym elementem celebracji są syreny, które wyją o godzinie 17. Ale czym w ogóle jest godzina W? Jakie ma znaczenie dla tych, którzy pamiętają Powstanie Warszawskie i dla młodych ludzi? W jaki sposób ta pamięć jest celebrowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie? Co sprawia, że jest istotnym składnikiem tożsamości Warszawy, elementem dziedzictwa niematerialnego naszego miasta? O tym postaramy się powiedzieć w naszym filmie. Pierwszego sierpnia 1944 roku w godzinę W o 17 żołnierze Armii Krajowej w ramach akcji Burza chwycili za broń i zwrócili się przeciwko niemieckim okupantom. Spory historyków o sens Powstania Warszawskiego, odpowiedzialność za decyzję o jego wybuchu i militarną klęskę trwać będą przez kolejne pokolenia. Jednak dla żołnierzy Armii Krajowej i tysięcy warszawiaków wybuch powstania wydawał się czymś nieuchronnym, chwilą, na którą czekali z utęsknieniem przez lata straszliwej okupacji. Warszawiacy, którzy ruszyli do boju w godzinę W 1 sierpnia, byli przekonani, że zryw potrwa najwyżej kilka dni. Stało się jednak inaczej. Był przepiękny dzień. Było cieplutko, słonecznie. Ulica Freda była tak rozjaśniona, nie było cienia nigdzie. I w pewnym momencie zrobił się niesamowity ruch na tej ulicy. Jakaś ogromna radość, jakieś ogromne wrzaski, krzyki. Za chwilę z okien poszła muzyka, przecież nie wolno było mieć radioodbiorników. Nim ja doszłam do domu, te parę metrów, to ta ulica zmieniła się w przeciągu 5 minut. To było coś niesamowitego. Kręciłem złotą, a tam patrzę się, chorągwie biało-czerwone. Ludzie wymachują, cieszą się, zwycięstwo. Wybuchło powstanie. I od razu powiedziałam, ja muszę iść, ja nie mogę być nieaktywna, ja muszę coś robić. To jest przeciwko Niemcom, to jest mój obowiązek święty. Jest 1 sierpnia 2022 roku. Przed chwilą zakończyła się tutaj uroczystość. Pierwsza z serii oficjalnych uroczystości, jakie mają miejsce tego dnia. A stoimy przy Filtrowej, tuż przy placu Narutowicza, obok budynku mieszkalnego PKO. To w tym domu 31 lipca 1944 roku pułkownik Antoni Chruściel podpisał rozkaz rozpoczęcia powstania. Godzina W została naznaczona następnego dnia na 17. Ale kiedy nadszedł 1 sierpnia, atmosfera w mieście była tak naprężona, że doszło do fal startów w kilku miejscach Warszawy. Jestem warszawiakiem z tak zwanymi korzeniami. Urodziłem się 15 lat po wojnie, a to jest na tyle krótki czas, że ta pamięć była bardzo silna. I moja rodzina zaszczepiła mi traumę powstania, ale traumę też zburzenia Warszawy. Kiedy miałem te kilka lat, przeprowadziłem się na Górny Mokotów. I to była dzielnica, której przestrzeń była naznaczona śladami po powstaniu. To były takie miejsca pamięci. One nie pozwalały na to, ażeby zapomnieć, że to powstanie było. Stąd też to celebrowanie godziny W, chodzenie 1 sierpnia z babcią na powązki wojskowe. Coś, co dla mnie było niesłychanie ważnego i szalenie osobistego. I teraz mieszkam tutaj przy ulicy Kaliskiej, w domu, który odegrał dosyć ważną rolę w czasie Powstania Warszawskiego. On też jest naznaczony tymi śladami powstańczymi. Chociaż jest odnowiony, to walczono o to, ażeby zachować tutaj, no na przykład ślady przestrzeliny w balustradach balkonowych, czy w balustradach na klatce schodowej. Czyli ja, mieszkając w tym domu, nie mogę się oderwać od tej pamięci o powstaniu. Te ślady na zewnątrz, we mnie, one pozostaną tak długo, póki ja żyję. Tutaj mamy pierwszy ślad, niezwykły, bo spadały belki, płonęło to wszystko i ślady po pożarze zostały tutaj na lastriko. Tam jest nowe lastriko, ale tu zostało zachowane to stare, specjalnie z tym śladem. I kiedy schodzimy niżej, widzimy przestrzelinę w balustradzie. Widać, że pocisk lub odłamek leciał w ten sposób. Ale to nie wszystko.
Mamy tutaj jeszcze stałą, całoroczną wystawę ze zdjęciami ludzi, którzy mieszkali w tym domu i zmarli już po Powstaniu Warszawskim, a także upamiętniający ich kamień. Inicjatywa całkowicie oddolna i to w sensie dosłownym, bo przyniesiony z piwnicy. Pamięć o Powstaniu Warszawskim w rocznicę jego wybuchu 1 sierpnia 1944 roku stanowi integralny składnik tożsamości współczesnej Warszawy. To jest właśnie ta kamienica. Kamienica Golsztanda. To jest Kredytowa 9 w Warszawie przy placu Dąbrowskiego, gdzie ja bardzo często o godzinie 17, 1 sierpnia stoję i patrzę. Czyli to takie twoje miejsce celebracji, prywatne? Tak, bo tutaj właśnie 1 sierpnia mój ojciec, Kazimierz Moczarski, pseudonim Rafał, razem z moją matką, już wtedy jego żoną Maliną, Zofią Moczarską, dowodzili radiostacją Rafał, która miała łączyć wszystkie te kwestie, no powiedzmy, informacyjno-nadawczo w Śródmieściu, Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, wtedy, kiedy rozpoczęło się powstanie i przez całe powstanie. To, co było ciekawe, wydaje mi się w ogóle niesamowite, że te UKF-y nazywane Rafałkami skonstruował... Czyli od twojego ojca. Od mojego ojca skonstruował mój ojciec przed powstaniem, przy całej aprobacie oczywiście szefostwa Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej i one tylko niestety odbierały bardzo wysoko. Więc ta placówka była na 5. piętrze. Którego teraz nie ma. Którego już teraz nie ma. Bo dodajmy, że budynek został po wojnie obniżony, a był najwyższym mieszkalnym budynkiem Warszawy sprzed I wojny światowej. Tak. I właśnie oni, czyli mój ojciec, zgłosił się do pani Karnkowskiej z rozkazem akowskim, że tutaj ma być kwatera tej placówki informacyjnej i to było na tym 5. piętrze, gdzie wszyscy siedzieli już w piwnicach i się chowali, a oni tutaj usiłowali łapać ten sygnał i to się oczywiście udawało. Czyli oni łapali czy nadawali? Nadawali i łapali, przekazywali rozkazy, meldunki, tak samo te UKF-y, to było istotne, że Niemcy nie wyłapywali sygnału. W związku z tym wszystkie też te hasła i odzewy powstańcze przechodziły przez te radiostacje. No niestety 5 sierpnia uderzyła w ten dom bomba. 5 członków załogi mojego ojca było rannych, w tym moja matka. I już niestety musieli się z tego miejsca przenieść. A 1 sierpnia wiem, że byli też na dachu i obserwowali, co się dzieje. To jeszcze dodajmy, że z tego dachu tu wszystko było widać, ale widać też było pastę, która była zajęta przez Niemców, czyli tak. To było miejsce, które Niemcy mogli bardzo łatwo ostrzeliwać. Tak, więc mój ojciec się niestety znalazł w takim potrzasku też i oni no, musieli, że tak powiem, prędzej czy później ten lokal zmienić, ale pierwsze miejsce było tu, tej radiostacji Rafał, placówki informacyjnej, którą dowodził przez całe powstanie mój ojciec, więc ja tutaj przychodzę z moją pamięcią. Kamienica Golsztandów znajdowała się tuż obok hotelu Victoria przy Jasnej 26, czyli budynku trochę staroświeckim, w którym ulokowało się dowództwo powstania. To była siedziba Montera. No i podobnie jak kamienica Golsztanda, już w tych pierwszych dniach powstania budynek ten został zbombardowany i wtedy wszyscy przenieśli się nieco dalej na Jasną, do gmachu PKO. Dzisiaj tego budynku nie ma, ale oczywiście pamięć o tej pierwszej komendzie Chruściela zachowała się. Stoimy na cmentarzu Powązki Wojskowe, tuż pod pomnikiem Gloria Victis. Jak myślimy chyba o godzinie W i o celebracji godziny W, to te nasze myśli tutaj się na początku zaczynają skupiać, bo to jest to źródło, skąd potem takie obchodzenie tego wydarzenia zaczyna się, prawda? Wszystko zaczęło się tuż po wojnie, w momencie, kiedy na ten cmentarz zaczęły być przenoszone z tymczasowych grobów na terenie miasta ciała powstańców. Zaczęły powstawać w kwatery grobów poszczególnych oddziałów i wtedy w każdą rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez wiele lat przychodzili tutaj głównie powstańcy na groby swoich kolegów, swoich koleżanek z oddziałów. Tak wyglądały te obchody. Jak to długo trwało? W latach 40., w latach 50., pewnie w latach 60. też. Większa uroczystość w drugą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego to było odsłonięcie pomnika Gloria Victis. Wtedy też jeszcze oficjalnie pisano o Powstaniu Warszawskim. To były te wczesne lata powojenne, kiedy jeszcze... To się zaraz skończyło. One się zaraz skończyły w momencie przykręcenia śruby przez komunistyczne władze. Był taki moment, że też służby bezpieczeństwa ich tutaj inwigilowały, robili im tutaj zdjęcia. To były czasy, te najczarniejsze czasy stalinowskie. Takie obchody środowiskowe, nieduże, trwały bardzo długo. I tak naprawdę to się zmieniło za czasów pierwszej Solidarności. Poza powstańcami przychodzili tutaj działacze opozycji demokratycznej. Ale też gremialni ludzie zaczęli przychodzić. Ale też warszawiacy. No a jakie znaczenie to miejsce ma dla tożsamości naszej, warszawiaków, dzisiaj? To jest pamięć o młodych ludziach, którzy chwycili za broń, żeby walczyć o wolność. I to myślę, że spaja. Natomiast to, jaki mamy stosunek do Powstania Warszawskiego, to jest zupełnie inna sprawa. Ale jednak cały czas, przychodząc tutaj, myślimy o tych młodych ludziach, którzy pragnęli wolności. No tak jak my pragniemy wolności. I myślę, że to jest najważniejsze. Czyli to jest takie uniwersalne przesłanie, które jest jakby też ponadwarszawskie. Tak, tak, to jest ponadwarszawskie, ale jednak Powstanie Warszawskie było niesamowicie związane z tym miastem. Ono tak naprawdę definiuje też w pewnym sensie to, jak wygląda Warszawa, co myślimy o Warszawie. Kiedy była rocznica kolejna, 60., to Gazeta Stołeczna, w której pracujesz, podjęła wielką akcję namawiania ludzi do tego, żeby zatrzymywali się właśnie w momencie, kiedy wyją syrenę, żeby stawały samochody. Czy pamiętasz, jak to było? No tak, to była duża akcja, bo wcześniej bywało różnie. W godzinę W czasem wyły syreny, a inne syreny były zepsute, a tutaj bardzo chcieliśmy, żeby one zabrzmiały. Czyli przypomnijmy rok 2004. 2004 to też była bardzo ważna rocznica. Wtedy otwarte zostało upragnione i wyczekiwane przez powstańców Muzeum Powstania Warszawskiego. I to się udało. Rzeczywiście ten sygnał, ten dźwięk zabrzmiał. Na ulicach ruch przez ten moment, przez tę minutę zamarł. W wielu miejscach warszawiacy stanęli na baczność. I to jest kontynuowane. Cmentarz Powstańców Warszawy. Miejsce tragiczne. Tutaj złożono prochy ponad 50 tysięcy ludzi. Miejsce nieheroicznej pamięci o Powstaniu Warszawskim oraz godzinie W, a także pamięci o dramacie setek tysięcy cywilnych mieszkańców miasta. Dysponariuszką tej pamięci jest Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. To dzięki niej od ponad dekady tutaj na cmentarzu Powstańców Warszawy każdego 1 sierpnia wieczorem mają miejsce duże uroczystości, w których uczestniczy wielu mieszkańców stolicy. Chciałbym zadać Pani pytanie, dlaczego to miejsce, cmentarz Powstańców Warszawy, jest tak ważny dla naszej pamięci? Dlatego, że to jest jedyny na świecie cmentarz wojenny, na którym leży razem wojsko i cywilna ludność. I chcę powiedzieć od razu, że bohaterami najważniejszymi powstania jest ludność cywilna. My byliśmy tylko ich wojskiem. To są nasze matki, które pozwoliły nam iść do walki, wiedząc, że ta walka będzie dla nas końcem naszego życia. Ale ta pamięć o ludności cywilnej przez wiele lat była w zasadzie pomijana. Jakby celebrowano żołnierzy, o ludności cywilnej zapominano. Ale też pani jest trochę zasługą to, że dzisiaj ponownie o tym pamiętamy, że tu przychodzimy, że tu przychodzą każdego 1 sierpnia warszawiacy. Cmentarz ten
jest jedynym takim, który ma prawo wołać na cały świat o tym, żeby nigdy więcej nie było wojny. Żeby świat zobaczył, czym jest wojna. Tu jest dokument najwyższej wagi. Tu. Czym dla Pani jest godzina W? Najpiękniejszym dniem w moim życiu, kiedy byłam już na tyle dorosła, że miałam 17 lat i byłam żołnierzem. To jest czas, kiedy wreszcie poczuliśmy, że nasza ludzka godność obroni się. Czyli poczuła Pani ten moment wolności? Poczułam wtedy moment wolności, ale widziałam łzy mieszkańców Warszawy, a w każdej bramie flagi, bo to jest taki dzień, kiedy Warszawa po 5 latach okupacji poczuła się wolna na 2 miesiące. W roku 1984 po raz pierwszy chyba zawyły syreny. To była 40. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wiem, czy już wtedy ludzie powszechnie się zatrzymywali, na pewno samochody nie, ale mam pytanie, czy muzeum, no te wiele lat później, zaczęło ten zwyczaj w jakiś sposób animować? To jest w ogóle jedna z takich najcudowniejszych rzeczy, która się udała w Warszawie. Kiedy 18 lat temu otworzyliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego i mieliśmy takie poczucie, że już wszystko zrobione i mamy wielki sukces, to zaprosił nas generał Zbigniew Ściboryński do Związku Powstańców Warszawy i powiedział, że chciałby, żebyśmy jednak bardziej popracowali właśnie nad godziną W. Ja miałem takie wrażenie, że to jest chyba zadanie niemożliwe, że oczywiście dużo się zmieniło, ale aż tak, żeby ludzie się powszechnie zatrzymywali, bo ten zwyczaj był. Ale on nie dotyczył wszystkich, bo te 18 lat temu nie było takiego poczucia, że to jest powszechne. Zresztą pamiętam, co roku Gazeta Stołeczna pisała o tym, że nie wszędzie było słychać syreny, że ta tradycja umiera. I nagle przychodzi generał Zbigniew Ściboryński, który mówi, jest jeszcze jedno ważne zadanie. Warszawa ma się zatrzymywać. Tak? I on powoduje, że zaczynamy jednak wbrew sobie pracować nad tym. Dzisiaj jest to powszechne święto. Założę się, że w tym roku brały udział osoby, które przyjechały z Ukrainy. Po prostu jako rodzaj wspólnoty, jeżeli są tutaj, to z nami to manifestują. Dlatego, że to święto jest takim, ten moment jest taki bardzo inkluzywny. To znaczy każdy może w nim, nie ma bariery wejścia, każdy może w nim wziąć udział. Też pewnie dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego to celebrowanie godziny W, pamięć o godzinie W przeszła do popkultury. Już w ogóle samo obserwowanie, jak wygląda ta celebracja godziny W w Warszawie, pokazuje, że są bardzo różne stylistyki. Od płonących rac na Rondzie Dmowskiego, po Marsz Milczenia idący przy Starym Mieście. Ustawianie jakichś kształtów związanych z historią od kilku lat, to jest kotwica Polski Walczącej na Placu Zamkowym. Jest taki w ogóle tłum, który po prostu patrzy na siebie na Placu Piłsudskiego, więc takich miejsc, gdzie ludzie coś robią i tych różnych takich estetyk. Ale oddolnie, to nie są instytucjonalne. Nie, to na przykład tutaj takim przykładem jest, nie wiem jak to nazwać, przepływ łódek godziny W na Wiśle. Z jednej strony ci, którzy są na wodzie celebrują, z drugiej strony celebrują też w ten sposób ci, którzy przychodzą zobaczyć tą niesamowitą paradę. Więc tych różnych stylistyk, tego, że zbierają się ludzie o danej, nie wiem, wrażliwości czy danych zainteresowaniach, to w Warszawie jest tego coraz więcej. Ja tu widzę dwa różne nurty. Z jednej strony jest ten oficjalny i wykorzystywany politycznie przez różne strony, a z drugiej strony mamy to, co stanowi o warszawskiej tradycji, o tym, że jest to element dziedzictwa niematerialnego, czyli ta spontaniczna, autentyczna pamięć mieszkańców o tym wydarzeniu i nie tylko warszawiaków, bo jak się stanie na Rondzie Dmowskiego 1 sierpnia, to okaże się, że większość ludzi, którzy tam przyjeżdżają, to wcale nie są warszawiacy. Bo z Warszawą się już zrobiło tak, że godzina W przyciąga uwagę jako wydarzenie turystyczne. Przed pandemią mieliśmy informacje z różnych serwisów turystycznych, że do Warszawy są już organizowane wycieczki ludzi, którzy chcą zobaczyć godzinę W, że tak, czegoś tak dziwnego nie ma w innych miastach i że ludzie przyjeżdżają wziąć udział w tym takim niesamowitym flashmobie, czyli że nieznani sobie ludzie robią naraz coś wspólnie,
według jakiejś reguły, jakiejś zasady. Więc godzina W ma charakter, tak jak mówiliśmy, inkluzywny, ale również przyciągający uwagę, intrygujący. Kultywowanie pamięci o godzinie W oraz o samym dramacie Powstania Warszawskiego stanowi immanentny składnik warszawskiej tożsamości. Nie tylko przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, ale też przyjmowane jest przez nowych mieszkańców metropolii. Od pół roku mieszkamy w Warszawie i zawsze tu chciałam być, ze względu na to, że my jesteśmy patriotami i chcemy też tą wiedzę przekazywać 3-letniemu synkowi. Czyli pierwszy raz. A skąd Państwo jesteście? Przeprowadziliśmy się z Krakowa. To jest bardzo specyficzny dzień dla Warszawy i dla warszawiaków. Czy czuje się Pani po trosze warszawianką? Tak, zdecydowanie. Ja nie wiem, jak to określić, ale jakoś to miasto brzmi w moim sercu, szczególnie jak są takie uroczystości, jak jeszcze bardziej utożsamiam się z Warszawą niż kiedyś, bo to jest takie autentyczne. I warszawiacy są naprawdę fajnymi ludźmi. Dlaczego Pani tutaj przyszła? Żeby uczcić pamięć moich przodków, Polaków, i żeby nauczyć moje dziecko też kochać Polskę, kochać historię rodzinną i pamiętać o korzeniach. A skąd Pani jest? Z Warszawy? Z dziada, pradziada tak, chociaż nie mieszkam w Warszawie. Moja babcia po powstaniu już nie wróciła do Warszawy i nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nie być. Czyli specjalnie Pani przyjechała, tak? Specjalnie z Niemiec przyjeżdżamy co roku, od wielu lat, na obchody 1 sierpnia. To jest bardzo ważne dla nas. Ja mam świadomość, że to była godzina wielkiej nadziei dla tych, którzy wzniecali powstanie, chociaż za tym kryło się dużo bólu i cierpienia. To zawsze przychodzimy, tak? Ja zawsze przychodziłem jako dziecko i moje dzieci jak dorastają, też ze mną przychodzą. A skąd jesteście Państwo? Z Mińsk Mazowiecki. A tutaj czuje się Pan trochę warszawiakiem w takim dniu? Pierwszego zawsze. Chcemy się jednoczyć też z warszawiakami w tym dniu, bo to też jest dla nas bardzo ważne, żeby być razem właśnie. Żeby się nie dzielić, tylko być razem. Co takiego wyjątkowego jest w godzinie W, że warto tutaj dzisiaj być? Myślę, że to jest taka godzina symboliczna. To jest miejsce, kiedy cała Warszawa, a także Polska tak naprawdę staje. To jest niesamowite uczucie, bo jednak jak się widzi to w telewizji, to fajnie wygląda, ale jak się tutaj jest, zupełnie są inne uczucia. To są bardzo duże emocje, wrażenia, przechodzą ciarki, więc myślę, że też powinienem być w tym miejscu dla oddania czci i pamięci tym bohaterom, którzy zginęli w tych krwawych miejscach. Niesamowite przeżycie, naprawdę wzruszające. A jest Pani tutaj sama, czy przyszła Pani z kimś? Nie, przyjechałam z moim synem, przyjechałam z moją siostrą, z jej synem również. Jesteśmy z Berlina, a siostra jest z Włocławka. I jak wrażenie? Niesamowite, naprawdę niesamowite przeżycie, prawda chłopcy? Tak. Co takiego wyjątkowego jest w godzinie W według Was, że warto jest o tym pamiętać i warto tutaj dziś być? Myślę, że jest ta chwila, kiedy łączymy się może duchowo z tymi ludźmi, którzy dla nas walczyli, którzy poświęcili swoje życie, żebyśmy dzisiaj mogli właśnie żyć w wolnej Polsce. Taka pamięć jest konieczna, żebyśmy zawsze mieli tą nadzieję, nigdy jej nie tracili. Pamięć o godzinie W we współczesnej Warszawie jest wciąż żywa. Kultywowana jest przez kolejne pokolenia młodych ludzi i moim zdaniem stała się takim elementem popkultury. No i właśnie, przyjmowana jest ona bowiem nie tylko przez tych młodych i przez warszawiaków z korzeniami, ale także przez ludzi, którzy dopiero do Warszawy przybyli albo mieszkają tutaj od niedawna. Ten otwarty charakter Warszawy jest czymś szalenie charakterystycznym dla metropolii. Pamięć o godzinie W jest takim elementem spajającym złożoną społeczność miasta, które już w samej swojej strukturze urbanistycznej przypomina mi nieco archipelag wysp.